Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z haulem z Temu. Dawno takiego odcinka nie było, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Tutaj mam właśnie moją paczuszkę z Temu. No i myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu przejdziemy do tego, co jest w środku. Ja Was jeszcze zapraszam na mojego Instagrama oraz TikToka, nazwa Szkieletonka, i już przechodzimy do otwierania. Zaczniemy sobie od torebek, ponieważ mam ich tutaj aż 3, ale pozwólcie, że poza nagraniem wyjmę je z tych wszystkich folijek, bo wiem, że nie jest to do końca przyjemne do słuchania, dlatego zajmę się tym. Już wszystko ogarnęłam, dlatego teraz przejdziemy do pierwszej rzeczy. No i mamy tutaj taką torbę. Jest ona większa i myślę, że będzie idealna na przykład teraz powrót do szkoły, bo po bokach ma tutaj m.in. takie kieszonki na przykład jakieś picie albo parasolkę. Tutaj z przodu jest kolejna kieszonka i w niej można sobie dać na przykład jakąś kosmetyczkę, chusteczki i inne rzeczy. No i wiadomo, ma jeszcze tu taką główną kieszeń, w której jest bardzo dużo miejsca z tego, co widzę, i już ją tutaj odsuwam. I tutaj też mamy taką w ogóle małą przegródkę, ale sama torba w środku prezentuje się w ten sposób. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda na ramieniu i myślę, że naprawdę będzie spoko, jeśli chodzi o ten powrót do szkoły. No i też na przykład na jakieś zakupy, żeby nie brać cały czas jakichś tam reklamówek, tylko tutaj sobie wszystko wrzucać, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy się tutaj zmieści. Kolejna torebka, tym razem taka mniejsza i też z kokardką. Ona niestety trochę się zgięła w trakcie pewnie transportu, ale to nie problem, bo później się ją właśnie wyprostuje. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda w środku. Miałam Wam nie szeleścić, ale musicie mi wybaczyć. Tutaj mamy oczywiście dodatkowy pasek, jakby ktoś chciał sobie ją tak nosić na ramieniu i żeby ona Wam tutaj zwisała, ale można też tak w ręce, albo na przykład tak. Nie wiem, czy to widać, ale tak ona się mniej więcej prezentuje w środku. Nie ma ona żadnych takich dodatkowych kieszonek, tak jak ta wcześniejsza miała, ale i tak myślę, że jest ona spoko i powiem Wam, że ją chyba będę nosiła tak właśnie na ramieniu, na przykład do jakichś bluz, ponieważ mega ładnie to wygląda. No i już ostatnia torebka, również z kokardką, bo ja bardzo lubię kokardki. I prezentuje się ona właśnie w ten sposób, jest cała biała i w środku mamy dwa paski, ponieważ tutaj na razie nie ma żadnego, ale jeden jest taki perełkowy, jest on krótszy, myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądał. No i drugi dłuższy, taki już bardziej zwyczajny. Szczypię Wam teraz jeden pasek, ale nie jest łatwo, ponieważ mam długie paznokcie i trochę mi chyba nad tym zejdzie. Przyczepiłam i ta torebka wygląda teraz mega uroczo, bardzo ładna jest. I szkoda, że to jest złote, bo ja za bardzo za tymi złotymi zapięciami nie przepadam, ale myślę, że to nie wadzi, bo no torebka jest bardzo, ale to bardzo ładna. Przechodzimy dalej i tutaj są już rzeczy bardziej takiej różnej kategorii. No i zaczniemy sobie od dwóch klamr. Tak się one prezentują, jedna jest w kolorze różowym, druga w kolorze białym. I ja bardzo lubię klamry, dlatego stwierdziłam, że sobie właśnie takie wezmę, bo klamr nigdy nie za wiele, a ja mam ich już i tak dosyć sporo. Jak już jesteśmy przy temacie włosów, to od razu Wam pokażę taką małą kokardkę. Ona jest w kolorze czarnym. Ja już w kolorze czarnym mam kokardę, tyle że ona jest większa, a ja chciałam taką właśnie malutką i ta jest mega urocza. Ja bardzo lubię kokardę, mam nadzieję, że właśnie widać i będzie super. Nie byłabym sobą, jeśli nie wzięłabym czegoś do makijażu i wzięłam sobie takie coś, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest do pudru i słyszałam, że jest to naprawdę bardzo fajne, więc stwierdziłam, że dobra, wezmę i przetestuję. No i oczywiście kolor różowy, bo jakżeby inaczej. I będziemy właśnie testować, zobaczymy, czy fajnie się tym wklepuje puder. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o makijaż, czyli taka paletka, prezentuje się właśnie ona w ten sposób. Ja ostatnio dopiero zaczęłam coś robić z tymi oczami i jakoś je tak malować, więc myślę, że się przyda. Kolejną rzecz wzięłam bardziej z myślą o moim tacie, ponieważ jest to taka maszynka do włosów
w nosie. Wiem, brzmi śmiesznie, ale stwierdziłam, że to wezmę, bo w sumie i tak brakowało mi jeszcze kilku złotych, a to nie było drogie i stwierdziłam, że a zrobię mu taki prezent, może się ucieszy. Także jak mój tata to przetestuje, to dam wam znać, czy jest spoko. No i już ostatnia rzecz z tej takiej pomieszanej kategorii, czyli taka foremka do robienia kostek, a raczej kulek lodu, ponieważ widziałam na Pinterestie, jak dziewczyny zamiast takich normalnych kostek mają takie kulki, jakieś serduszka. No i stwierdziłam, że coś takiego wezmę, więc będę sobie piła jakieś tam napoje z takimi fancy kostkami, raczej kulkami lodu. No i teraz przechodzimy do ubrań, czyli chyba najciekawszej kategorii i zaczniemy sobie od takich dwóch bluzek i ja je wzięłam bardziej z myślą o piżamie, żeby mieć właśnie bluzkę do piżamy, bo ja mam dwie pary takich spodenek, jedne w kolorze niebieskim i drugie w kolorze różowym, więc myślałam, że będę miała tak idealnie do kompletu. No i ta bluzka właśnie prezentuje się w ten sposób, ona jest właśnie z kokardką, a druga jest z łabątkiem. Są mega urocze i ten materiał jest też taki fajny i milusi. Dalej mamy taką bluzkę z kokardkami, aczkolwiek wydaje mi się, że ona będzie na mnie trochę za duża, bo jednak jestem niska i jest trochę problem z tymi ubraniami, więc zobaczymy, ale jeśli będzie właśnie za duża, to i tak nie jest to problem, bo moja mama z chęcią sobie weźmie tą bluzkę. No ale prezentuje się ona w ten sposób, jest cała biała i właśnie z tymi czarnymi kokardkami, mega mi się to podoba i też ten materiał jest tak samo milusi. Kolejna bardzo podobna bluzka, prezentująca się w ten sposób, tym razem bez właśnie kokardek i ona jest w kolorze białym, chociaż troszkę mi to wpada w niebieski. No taka biało-niebieskawa i no właśnie tak ona wygląda, myślę, że ona będzie lepsza na mnie. Wzięłam sobie też taki sweterek i wydaje mi się, że on będzie wyglądał mega uroczo w różnych outfitach. Jest on cały różowy i tutaj na rękawach, nie mam pojęcia jak to się nazywa, wypadło mi teraz słowo, ale ma właśnie coś takiego. Bardzo uroczy ten sweterek i wydaje mi się, że nawet nie będzie jakoś tak strasznie cool, no w ogóle nie kuje, więc polecamy. No i przechodzimy już do ostatnich rzeczy i tutaj mam taką spódniczkę w kolorze białym i też wydaje mi się, że ona będzie na mnie lekko za duża, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, bo ostatnio polubiłam spódniczki i chciałabym mieć ich więcej, dlatego miejmy nadzieję, że ona będzie dobra. Tak ona właśnie jeszcze wygląda, tutaj ma taką tą grubszą część, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Tu już prezentuje się w ten sposób. No i już ostatnia rzecz, czyli również taka spódniczka, która w sumie ma też pod sobą takie spodenki, więc nie wiem, czy to do końca jest spódniczka, ale prezentuje się w ten sposób i jest mega urocza. Mam nadzieję, że nie będzie za mała, bo bardzo mi się podoba. Z przodu właśnie wygląda w ten sposób, tutaj ma coś takiego i przypomina to trochę kokardkę, aczkolwiek raczej to kokardką nie jest. No i z tyłu wygląda tak, pod spodem ma te takie spodenki i zobaczymy właśnie jak to będzie na mnie wyglądało, ale bardzo, ale to bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że będzie dobra. To były już wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!